Filiżanki kawy, którą ktoś dla ciebie zrobi. Nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela. Zielonych świateł na twojej drodze. Nieznajomego, który poda ci rękę, jeśli się potkniesz. Życzymy ci dni małych spraw, które cię ucieszą. Pustego tramwaju, w którym znajdziesz wygodne miejsce. Podmuchu ciepłego wiatru. Ulubionej piosenki usłyszanej w radiu. Pysznego ciastka lub papierosa, jak wolisz. Twoich kluczy dokładnie w tym miejscu, gdzie ich szukasz. Życzymy ci dni pełnych szczęścia, spokoju i spełnienia. Poczucia, że jesteś kimś specjalnym, wyjątkowym i niebanalnym. I że tylko tobie mogą przydarzyć się tak dobre, cudowne... Cudowne cuda. Życzymy ci wszystkiego naj. I nie zapominaj o nas, że Reduta tu jest i jesteśmy i nas wspieraj. Wszystko bez was jest naj, ale niestety. Naj. Proszę bardzo. A tu jeszcze, jeszcze masz też taką cegiełkę. Taką cegiełkę, którą możesz nawet na szyi nosić. Bądź życzliwy, bądź szczery, bądź sobą, bądź przyjacielem. Śpiewaj i tańcz, zakochaj się. Ceń rodzinę, uśmiechaj się. Życie jest piękne. I to mogę nosić na szyi. Możesz. Możesz. Łańcuszek możesz. To musisz sobie te dwa wkręty kręcić. A tak. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy przypasujemy twoim gustom. Komputer dla seniorów. Krok po kroku, praktyczny poradnik dla początkujących. Bardzo, bardzo przepięknie dziękuję. Niech emerytura nie przeszkadza ci w nauce, absolutnie. No, znajduj czas, żebyś do nas tu wpadywał. Tak jest. No, rozważę. Będziemy radzi. Drzwi są zawsze otwarte. Tak jest. Żywi. Tadek, no. Mam nadzieję, że tego nie nagrywasz. Nie, tak przymierzam się powoli. Jędrusz, prośba do ciebie o pusty tramwaj. Będziesz miał. Bo inaczej się, wiesz, życzenia nie spełnią. Nawet na podwórku, tak? Tak jest. Się nie zbiorę, bo się zoknął z oczu przez okno. Na projekt z Wileńskiego, więc niech będzie pusty. Ja nie wiem, czy tam jeżdżą w ogóle, bo przecież tam nie jest. Nie, jeszcze nie. Ja tam będę przejeżdżał miliony razy, bo ja mieszkałem, przepraszam, cholera. Dopiero wrzesień gdzieś tam ruszy wszystko. Jeszcze nim rozkopali, to już tam nie bywałem. Około września ruszyłem. Na Wileńskim wszystko. To co? Około września to na Wileńskim ruszą tam tramwaje. Tak? I takie plany są. Ale w ogóle całą Targową nie chodzą, czy chodzą w Ząbkowską? W Ząbkowską chodzą, no bo za jezdnią już objeżdżać jako. No tak, tam nadal nie dojeżdżą. A ja muszę. Na kawę uczyńcy. To co dla mnie? Tak. Przepięknie dziękuję. Najpiękniej jak u mnie. To było to zawsze. Jagiellońską jedną po porządku. Proszę. Tak. Nie, że to są proste. Od stadionu do Arenii Solidarności. Jeżdżą, ale w lewo jadą wszystko. Ale nie, tutaj od zoo. Dziękuję uprzejmie bardzo. I na morzu skręcają. Ale w ogóle elegancja dzisiaj. Kreacja granatowa. Mówiłam, że w szkole byłam. Przypominam sobie taką historię sprzed lat chyba. Bardzo korzystnie. Bardzo korzystnie. Jak były jeszcze, Andrzej by wiedział, jak te tramwaje się nazywały. Berlinki. Co tam siedzi, kocie? Berlinki. Na korbę. Miały takie podwójne przy wejściach pionowe poręcze do trzymania. No i ja tam jadę na tak zwanym odwrocie, patrzę, a jest rany od środka twarz mojej mamy. Będzie rozbudowa. Ja mam takiej dziwnej miny. Dzieci w szkole, nie rób takiej dziwnej. Tadek, no robisz to zdjęcie czy nie? No bo ja się tutaj zdezorientuję. Na razie filmuję. Jego się zainteresowała, ale film idzie. No nie na film czekam. Ale słuchajcie, uczta. Uczta ucztą. Mówcie kto. Mówcie kto w sobotę przychodzi do nas, bo ja ze Zbyszkiem nie będę sama pod tym namiotem siedziała. Kto wie, może będzie lepiej.
właśnie. Chorny. Kto wie? Tylko chorny, tylko konia nie wiesz. Uważaj, bo nie jest kopnięty. Chociaż jeden wziąć, żeby to... Ja go tu muszę... A, to jest dobre. Pan prezes przychodzi do burmistrza. Ty to może dobrze, że... Pan arkomatyn. A co się pan stał? Pan Biedronko. Koń mnie kobrał. Na pandę robiłem i pan Biedronko na chłopaki. Oj, tego się jakoś nie dało pokroić. Czego? Trzeba sobie nakładać tam. To nakładaj łyżkę. A co robię?